Siema, siema, z tej strony Dominik Games Poland i witam was w kolejnym odcineczku z Śniegowa Milionowego. Mamy tu już 700k ludzi, proszę bardzo, 700 tysięcy mieszkańców zostało właśnie wbite niedawno temu. No i tutaj polecieliśmy ostro, ponieważ dociągnęliśmy tą dzielnicę, ona się jakoś tutaj kończyła wcześniej na tych torach kolejowych i na jednym z ostatnich live'ików dociągnęliśmy tutaj to osiedle w tym kierunku do tej prawie że strefy górniczej, sorry. Tutaj jeszcze jakieś małe coś powstało, takie naprawdę no niewielkie, może jeszcze tu coś będzie. Tu się rozrosła w tą stronę dzielnica przemysłowa, bo troszkę jednak miejsc pracy potrzebowali, więc musiałem im tu dorobić. Domknąłem też tą dzielnicę, jeszcze może tu coś dobudujemy. I też do tej pagreserowej pato deweloperki chyba ta okolica tutaj. Nie, ja tylko drogi tu zrobiłem, ale na pewno tutaj będę jeszcze budował. Czy gdzieś jeszcze budowałem? No i wczoraj na live'ie i trochę wieczorem przed... Tak, tutaj jeszcze dobudowałem takie osiedle. Takie dosyć ciekawe, o tutaj bloki. I tu kawałek jeszcze tych wieżowców i tutaj... No... Tu oczywiście linia autobusowa po tym osiedlu, żeby dajmy na to stąd mogli sobie albo stąd dojechać do metra, tu też na tą stację kolejową można być więcej. Ja bym jeszcze jakieś tramwaje tutaj puścił. To jest jedyna okrężna linia autobusowa, bo z reguły w tym mieście mam linie autobusowe puszczone normalnie liniowo. A tu zaszalałem i puściłem na okrętkę. Może jeszcze tutaj coś powstanie, jakieś osiedle. No i tak to się tu wszystko ładnie prezentuje. I też na między live'ami jeszcze, aha, ale to już nie na live'ie. Mianowicie tutaj powstała, chyba nie wiem czy to pokazywałem, tutaj powstała taka mini strefa biurowa i tutaj zrobiłem oczywiście rozdziel, bo kiedyś wcześniej te dwie linie metra, które tutaj jadą, jechały do chyba tej stacji, ale robił się tu niezły bałagan z pociągami w tym miejscu. W ogóle na tym odcinku się taki bajzel z pociągami robił. Ja stwierdziłem, że ta linia, jedna linia pojedzie sobie tędy przez ten przemysł. Tutaj i aż nawet tutaj, nie wiem, te stacje tu są chyba za blisko siebie. Nie wiem, czy też tych tutaj nie przenieść i jakiegoś osiedla tu nie zrobić, a te... W ogóle te stacje to nie są wodociągowe. Tych w ogóle budynków stąd, tych ciepłowni geotermalnych, nie wiem czy gdzieś nie przerzucę.
i tu czegoś fajnego nie zbuduję. Zobaczymy. I też oczywiście tędy tutaj na ostatnim streamku wczorajszym przeciągnąłem tutaj tą autostradę, bo miałem taki plan, z takim planem wyszedłem budując ten węzeł, ten tutaj, że ja tutaj planowałem sobie przeciągnąć autostradę i to też na jednym z ostatnich właśnie live'ów tutaj i na, przebudowa okolic tego ronda, tutaj takie mosty i ta autostradka sobie leci aż tam do tej trąbki. Czy ja gdzieś jeszcze coś... Tak, jeszcze tutaj była tak, tu jakaś trąbka czy coś w ten desen było. To też właśnie, żeby tutaj był wjazd w tą strefę. Może tą trąbkę też zlikwidujemy i jakoś tędy się jeszcze... W sumie można by jeszcze... Tu jest za bardzo już w te góry będziemy wchodzić, no ale mniej więcej tu jeszcze trzeba ogarnąć i może w końcu jakiś port pasażerski zbudujemy, no zobaczymy. No i co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za odcinek. Zostawcie łapeczkę, komentarz, subika i oczywiście zapraszam was w każdy poniedziałek. Wyjątkowo dzisiaj jakoś mi się nie chciało live'a robić, ale zapraszam was na transmisję na żywo z tego miasta w każdy poniedziałek, wtorek, każdy poniedziałek, środę, piątek. Oczywiście, a w każdy wtorek, czwartek i sobotę na Minecrafta, po części serwera, po części singla, no i oczywiście na multigame live'a niedzielnego, jak co niedzielę, więc trzymajcie się, no i cześć.